Najpierw przez 11 lat walczył o uniewinnienie i wycofanie absurdalnych zarzutów prokuratury. Teraz walczy o odszkodowanie za zamkniętą firmę, straty zdrowotne, zmarnowanie prawie 2 dekad życia i długi, które od lat rosną. Marek Kubala prowadził w Wałbrzychu salon sprzedaży aut, kiedy w 2000 roku w swoim domu w obecności kamer został aresztowany. 38-letni wówczas mężczyzna spędził miesiąc w areszcie. W tym czasie bank zerwał umowy kredytowe, a dostawca samochodów zakończył z nim współpracę. Kubala musiał ogłosić bankructwo kilkanaście tygodni po aresztowaniu. 2 lata później ruszył proces. Wymiar sprawiedliwości potrzebował 11 lat, żeby orzec, że przedsiębiorca jest niewinny. Prokuratura nie była w stanie udokumentować rzekomych przestępstw. Przez lata Kubala popadł w milionowe długi. Przyznanego w zeszłym roku odszkodowania w wysokości 150 tysięcy złotych nie przyjął. Marek Kubala, proszę Państwa, autor tego reportażu, mini reportażu, jak również niechlubny petent wymiaru sprawiedliwości, czy też osoba niewątpliwie pokrzywdzona przez polski wymiar sprawiedliwości. Czyli Marek Kubala, który na temat praworządności może bardzo wiele powiedzieć. Panie Marku, jak to wygląda? Szanowni Państwo, Panie redaktorze, od 3 kwietnia tego roku, kiedy weszła ustawa o Sądzie Najwyższym w życie, opinia publiczna i wszyscy zajmują, politycy głównie, zajmują się tylko tematem sędziów Sądu Najwyższego, ale wszyscy zapomnieli o jednej najważniejszej rzeczy, że od tego czasu, czyli od 3 kwietnia, zarówno do prokuratora generalnego i do rzecznika praw obywatelskich wpłynęło kilka tysięcy wniosków ludzi pokrzywdzonych o złożenie skarg nadzwyczajnych wskutek wcześniejszych wadliwych, krzywdzących i fałszywych wyroków. To być może, panie Marku, przepraszam, dziś Roman Bodnar będzie na ten temat mówił, że ma takie skargi, że wymiar sprawiedliwości działał tak, jak działał. Według pana, jak on działał? Wymiar sprawiedliwości do tej pory w ogóle nie działał, a głównie takim papierkiem lakmusowym tej negatywnej strony to jest Sąd Najwyższy. I teraz jak ja słyszę, bo wczoraj zapoznałem się z wypowiedzią pana Rzecznika Praw Obywatelskich, to pan Rzecznik Praw Obywatelskich powinien zmienić nazwę na Rzecznik Sędziów Sądu Najwyższego, czyli tych oprawców, którzy nas zniszczyli. I pan Rzecznik Praw Obywatelskich, pan profesor Bodnar, powinien wrócić do Polski, zrobić porządek w swoim urzędzie, ponieważ czeka tam w kolejce chyba jak na dzień dzisiejszy, słyszałem 1500 wniosków o złożenie skarg nadzwyczajnych od fałszywych wyroków, głównie przez Sąd Najwyższy, bo tam się jak gdyby kończą nasze tragedie, gdzie zamiast być rozstrzygane przez niezawisły sąd, to są rozstrzygane przez oprawców, bo połowa sędziów, bo jak zawsze powtarzam, nie wszyscy są tacy negatywni, bo poznałem w życiu też szlachetnych sędziów i tutaj chylę im czoła, ale ta większość sędziów negatywnych, głównie w Sądzie Najwyższym, powinno dawno wylecieć na zbity pysk, a nie składać skargi, bo proszę Państwa, Szanowni Państwo, sędziowie, którzy w tej chwili tak mocno krzyczą, że naruszane są ich prawa i składają tą skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to są ci sami sędziowie, którzy dopuścili się w naszych przypadkach, moim i w kilku tysiącach podobnych, bardzo poważnych naruszeń prawa, ponieważ nie rozpoznawali kasacji zgodnie z przepisami prawa, w sposób rażący naruszali konstytucję, nie wydając uzasadnień, albo te uzasadnienia sobie tylko publikowali na stronach w formie komunikatów, natomiast nie doręczali stronom w tej formie pisemnej, co jak gdyby zamykało nam drogę i zamyka nadal do na przykład naszego wystąpienia osób pokrzywdzonych do Trybunału Sprawiedliwości, żebyśmy mogli wskazać, że właśnie ten sam sąd, ci sami sędziowie Sądu Najwyższego z panem Stanisławem Zabłockim na czele tego pana prezesa Izby Karnej, który tak bardzo głośno ostatnio tutaj komentuje tą praworządność naruszaną, jeśli chodzi o reformę, do tego, żeby właśnie Trybunał Sprawiedliwości zajął się chyba bardziej sprawami nas, pokrzywdzonych, a nie sędziów Sądu Najwyższego. Panie Marku, Komisji Europejskiej, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej marzy się generalnie powrót do tych przepisów, które były przed wejściem w życie tych ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. Według pana powrót do starego byłby dobry, czy byłby zły? Jest kilku sędziów w Sądzie Najwyższym, których należy szanować, bo znam też takich naprawdę szlachetnych. Ale ta grupa, która została w tej chwili
odsunięta od sądzenia, której przeniesiono stan spoczynku, ona nigdy nie powinna wrócić z powrotem, bo będziemy mieli kolejny dramat, kolejne nasze tragedie, ponieważ ci ludzie będą robić dalej to samo, ale jeszcze ze zwiększoną siłą. Ja apeluję tutaj do rządu, apeluję do wszystkich polityków, jeśli mnie słuchacie. Zajmijcie się w końcu nie sędziami, których tam w ogóle nie powinno być w tym temacie, tylko zajmijcie się w końcu, kilka tysięcy spraw leży i czeka na rozpatrzenie u prokuratora generalnego i u rzecznika praw obywatelskich. To są wnioski ludzi, którzy mają dramaty, nie mają za co żyć, którzy w tej chwili niektórzy już nie żyją, bo nie doczekali tego momentu, w którym ja tutaj siedzę, bo 18 lat życia, a niektórzy ludzie przeszli potworne tragedie, po prostu nie żyją, bo naprawdę trudno wytrzymać walkę z bestiami w sądach, którzy traktują nas jak śmieci. Proszę zauważyć, pokazaliście państwo na początku historię, gdzie w ciągu jednego dnia zniszczono moje życie. W ciągu jednego dnia tylko dlatego, że prokurator się pomylił w cudzysłowie, bo to była akcja zorganizowana wspólnie z sędzią. Dokonali zniszczenia i w taki sam sposób niszczyli tysiące przedsiębiorców. Tylko zobaczcie, proszę państwa, ile lat trzeba, żeby doprowadzić do tego, żeby człowiek był niewinny. I to nie jest wina tego, że jest trudny materiał dowodowy czy nie. Tylko tak są prowadzone postępowania, żeby nas zniszczyć, zmęczyć, żebyśmy się poddali, wpadli w alkoholizm i tak dalej. To są długie, tragiczne dramaty ludzi w Polsce. Ja chętnie wsiądę dzisiaj w samolot. Jeśli jest ktoś chętny z polityków, pojadę do tego Trybunału Sprawiedliwości i wywalę tym ludziom tam na ławę, jaka jest prawda. Co się w Polsce dzieje i dlaczego reforma wymiaru sprawiedliwości musi być dokończona. Ja powiem tak, rzecznik praw obywatelskich powinien zostać dzisiaj wywalony na zbity pysk, powinno być głosowanie w Sejmie, nie wiem jakim systemem prawnym można tego człowieka wywalić, ale człowiek, który jedzie dzisiaj do Trybunału Sprawiedliwości, który powinien bronić praw człowieka, naszych tutaj praw ludzi pokrzywdzonych, a jedzie bronić sędziów, oprawców Sąd Najwyższego, to nie jest rzecznik praw obywatelskich, to jest rzecznik sędziów, przestępców Sądu Najwyższego. Nie może być tak dalej, żeby sędziowie, którzy biorą straszne, ciężkie pieniądze za to, że nas krzywdzili, chcą wrócić do sądzenia i robić dalej to samo. Na to zgody nie będzie. Jeśli się Trybunał Sprawiedliwości nie obudzi i wyda negatywny wyrok, to ja obiecuję dzisiaj, że tysiące ludzi, jak nie naprawdę setki tysięcy, ruszymy pod Sąd Najwyższy i sami ich stamtąd wyrzucimy. Jeżeli rząd nie będzie mógł tego zrobić, to my to zrobimy. Ja dostaję codziennie tysiące, setki sygnałów od ludzi, którzy po prostu tracą cierpliwość. My nie możemy tego już słuchać, ani na to patrzeć. Ponieważ wszyscy się kłócą tylko o polityczne jakieś tematy. Podają jakieś przykłady, które nie mają nic wspólnego z tym, do czego my zmierzamy. Reforma wymiaru sprawiedliwości dopiero się zaczyna. W reformie wymiaru sprawiedliwości brakuje czynnika społecznego. Myśmy powinni wybierać lokalnie sędziów, myśmy powinni ich rozliczać, a nie politycy czy sędziowie między sobą. Ci sędziowie już zostali przywróceni do orzekania i wasze harce i takie zawijasy ustawowe nic w tej sprawie nie mają do rzeczy. PiS ekspresowe zmiany tłumaczy zastrzeżeniami unijnego Trybunału. Jest takie słowo jak refleksja. Refleksja jest owocem poszerzenia wiedzy, doświadczeń, uwzględnienia realiów tego świata z różnych, a to jest niezwykle cenna rzecz. Thank you.